Kiedy Wiktoria zbudziła się nazajutrz rano, świeciło ostre słońce. Ubrała się i wyszła na taras. Nieco dalej siedział na krześle tyłem do Wiktorii jakiś mężczyzna z kręconymi srebrzystymi włosami opadającymi na muskularny, spalony słońcem kark. Kiedy obrócił głowę, Wiktoria rozpoznała ze zdziwieniem Sir Ruperta Croftona Lee. Dlaczego tak ją zdziwił jego widok, nie potrafiła powiedzieć. Może zakładała z góry, że tak ważna osobistość jak Sir Rupert zatrzymuje się w ambasadzie, a nie w hotelu. W każdym razie był to Sir Rupert we własnej osobie i patrzył w skupieniu na tygrys. Zauważyła, że na poręczy krzesła wisi polowa lornetka. Pewno obserwuje ptaki, pomyślała. Wiktoria chodziła kiedyś z chłopakiem, który był wielkim miłośnikiem ptaków. Jeździła z nim czasami w weekendy na wyprawy, na których trzeba było sterczeć nieruchomo w wilgotnych lasach, w lodowatym wietrze, całymi godzinami, by wreszcie dostąpić rozkoszy obejrzenia przez lornetkę jakiegoś szarego ptaszka siedzącego daleko na gałęzi, który dla Wiktorii niczym nie różnił się od rudzika czy zięby. Zeszła na dół. Na tarasie znajdującym się pomiędzy dwoma budynkami hotelowymi spotkała Markusa Tio. Widzę, że i Sir Rupert Crofton Lee zatrzymał się u pana. Tak, powiedział Markus z promiennym uśmiechem. Miły człowiek, bardzo miły człowiek. Dobrze go pan zna? Nie, pierwszy raz go spotykam. Przywiózł go wczoraj wieczorem pan Schlieffenham z ambasady brytyjskiej. Pan Schlieffenham jest też bardzo miły. Jego znam bardzo dobrze. Idąc na śniadanie, Wiktoria pomyślała, że chyba nie ma człowieka, który Markus nie powiedziałby, że jest bardzo miły. Miał wyjątkowo szczodre serce. Po śniadaniu wyruszyła na poszukiwanie gałązki oliwnej. Wiktoria, rdzenna mieszkanka Londynu, nie miała pojęcia, jak trudno jest coś znaleźć w takim mieście jak Bagdad. Przekonała się o tym teraz. Wychodząc znowu, natknęła się na Markusa i spytała go, jak się idzie do muzeum. Bardzo ładne muzeum, powiedział promienny Markus. Tak, wiele ciekawych, bardzo, bardzo starych rzeczy. Sam co prawda nie byłem, ale mam przyjaciół, archeologów, którzy są tam zawsze, ilekroć wpadną do Bagdadu. Pan Baker, pan Richard Baker, zna go pani? I profesor Kalsman, i doktor Jones, i państwo McLyle. Wszyscy zatrzymują się zawsze w Tio. To moi przyjaciele. Mówią mi, co jest muzeum. Bardzo, bardzo ciekawe. Gdzie to jest i jak tam się dostać? Pójdzie pani prosto ulicą Rashida, długi kawałek. Minie pani przecznicę na most Faisal, przejdzie pani ulicę Bankową. Wie pani, gdzie jest ulica Bankowa? Nic nie wiem. A potem jest jeszcze jedna ulica, też prowadząca na most, to właśnie tam, po prawej stronie. Zapyta pani o pana Betona Evansa, angielski ekspert, bardzo miły człowiek. Jego żona też jest bardzo miła. Przyjechała tu w czasie wojny jako sierżant służby pomocniczej. Bardzo, bardzo miła. W zasadzie nie chcę iść do muzeum, powiedziała Wiktoria. Chcę znaleźć pewne miejsce, towarzystwo, rodzaj klubu o nazwie Gałązka Oliwna. Jeżeli ma pani ochotę na oliwki, rzekł na to Markus, dam pani piękne oliwki, pierwszorzędnego gatunku. Przysyłają je specjalnie dla mnie, dla hotelu Tio. Wiem, każą je podać pani dziś wieczorem do kolacji. Bardzo dziękuję, powiedziała Wiktoria i uciekła na ulicę Rashida. W lewo, krzyczał za nią Markus. Nie w prawo. Do muzeum jest daleko, powinna pani wziąć taksówkę. Czy taksówkarz będzie wiedział, gdzie jest gałązka oliwna? Nie, oni nic nie wiedzą. Powie pani kierowcy, w lewo, w prawo, stop, prosto i dojedzie pani na miejsce. W takim razie lepiej iść piechotą, stwierdziła Wiktoria. Doszła do ulicy Rashida i skręciła w lewo. Zupełnie inaczej wyobrażała sobie Bagdad. Na głównej ulicy dzikie tłumy, samochody nerwowo trąbią, wystawy zawalone europejskimi ciuchami. Ludzie wrzeszczą i zdrowo sobie odklasznąwszy, spluwają zawzięcie na boki. Wcale nie widać tajemniczych ludzi wschodu. Wszyscy przeważnie noszą postrzępione, znoszone ubrania zachodnie, stare bluzy wojsk lądowych i lotniczych. A z rzadka pojawiające się postaci w powiewnych czarnych szatach, zasłoniętymi twarzami, giną w tyglu pomieszanych europejskich stylów i ubiorów. Żebracy prosili ją o jałmużnę, kobiety z brudnymi dziećmi na ręku. Chodnik był nierówny i od czasu do czasu Wiktoria wpadała w dziurę. Przebijając się naprzód, nagle poczuła się obco, samotnie i daleko od domu. Tu pryskał czar podróży, był po prostu jeden wielki zgiełk. Dotarła wreszcie do zakrętu na most Faisal, minęła go i poszła dalej. Jakby wbrew sobie patrzyła na wystawy. Bawiła ją przedziwna mieszanina rzeczy. Buciki, sweterki dziecięce, pasta do zębów i kosmetyki, latarki elektryczne i chińskie filiżanki. Wszystko razem. Powoli ogarniała ją pewnego rodzaju fascynacja napływem towarów z całego świata dla zaspokojenia potrzeb przemieszanej ludności.
Znalazła muzeum, ale gałązki oliwnej ani śladu. Dla Wiktorii, nawykłej do poruszania się po Londynie, było zupełnie niezrozumiałe, że nie ma nikogo, kogo można by po prostu spytać. Nie znała arabskiego. Sprzedawcy wciskający jej towar mówili po angielsku, ale gdy pytała gałązkę oliwną, przybierali kamienny wyraz twarzy. Gdyby można było zapytać policjanta. Widok policjantów, energicznie wymachujących rękami, dmuchających w gwizdki, nie wróżył jednak sukcesu. Weszła do księgarni z angielskimi książkami na wystawie. Gdy jednak napomknęła gałązce oliwnej, spotkała się tylko ze wzruszeniem ramion i kręceniem głowy. Niestety nikt nic nie wiedział. I nagle, kiedy znowu wyszła na ulicę, do uszu jej dobiegł niezwykły odgłos – kucia i podzwaniania. Wchodząc w ciemne przejście, przypomniała sobie, co mówiła pani Kerdiu Trecz. Gałązka oliwna powinna być w pobliżu miedzianego bazaru. I oto dotarła do bazaru. Wiktoria weszła na bazar i na 3 kwadranse zapomniała całkiem o gałązce oliwnej. Miedziany bazar był fascynujący. Palniki, topiący się metal, cała sztuka rzemiosła. Wszystko to oczarowało dziewczynę z Londynu, przywykłą do gotowych produktów wystawionych na sprzedaż. Wałęsała się na chybił trafił po suku, wyszła z miedzianego bazaru, oglądała wesołe pasiaste derki dla koni, pikowane narzuty z bawełny. Tutaj produkty europejskie nabierały zupełnie innego wyglądu w chłodnym mroku, pod łukowym sklepieniem. Wyglądały jak egzotyczny zamorski towar, niecodzienny i rzadki. Cieszyły oko bele taniej bawełny w wesołych kolorach. Od czasu do czasu słychać było okrzyk – balek, balek. Przechodził osioł lub zaprzężony muł albo człowiek z ładunkiem na plecach. Biegali mali chłopcy z tacami umocowanymi na szyjach. Elastik, pani, elastik, dobry elastik, angielski elastik, grzebień, angielski grzebień. Potykano jej towary dosłownie pod sam nos, gwałtownie namawiając do kupna. Wiktoria szła jak we śnie. Zobaczyć świat, to jest właśnie to. Na każdym zakręcie tej przestronnej krainy chłodnych pasaży pojawiało się coś zupełnie nieoczekiwanego. Tu szyją krawcy na tle obrazków eleganckich europejskich garniturów. Tam zegarki i tania biżuteria, dalej bele aksamitu i brokaty, bogato przetykane metalem, niespodziewany zakręt i oto alejka tanich, tandetnych, używanych ciuchów europejskich. Dziwaczne, założne, spłowiałe swetry, długie kamizelki z rozłażącej się tkaniny. Co jakiś czas duże, ciche dziedzińce pod gołym niebem. Wiktoria trafiła na długi pasaż z męskimi spodniami. We wnękach siedzieli po turecku godni sprzedawcy w turbanach. Balek? Z tyłu kroczył obładowany osioł i Wiktoria musiała usunąć się wąską alejkę pod gołym niebem, która wiła się pomiędzy wysokimi domami. I na tej alejce zupełnie przypadkowo trafiła na cel swoich poszukiwań. Jeden z wylotów prowadził na kwadratowe małe podwórko, gdzie na końcu znajdowały się otwarte drzwi z wielkim napisem „Gałązka oliwna” i dość okropnym gipsowym ptaszkiem trzymającym w dzióbku niby gałązkę. Wiktoria ucieszona przebiegła przez podwórko i wyszła w otwarte drzwi. Znalazła się w przyciemnionym pokoju. Wszędzie na stołach leżały książki, czasopisma, piętrzyły się też książki na półkach. Zupełnie jak w księgarni, tyle że tu i ówdzie ustawiono obok siebie kilka krzeseł. Z mroku wyłoniła się młoda kobieta i powiedziała staranną angielszczyzną. Słucham, czym mogę służyć? Wiktoria spojrzała na nią. Dziewczyna miała sztruksowe spodnie, pomarańczową flanelową koszulę, ciemne lśniące włosy przycięte na smutnego pazia. Pasowałaby może bardziej do Bloomsbury, ale typ urody nie był z Bloomsbury. Miała smutne, lewantyńskie rysy, wielkie, ciemne, melancholijne oczy i duży nos. Chciałam, to jest... Czy zastałam doktora Revuelna? Jakie to denerwujące, że nie zna nazwiska Edwarda. Nawet pani Kerry Trench mówiła o nim Edward, jak mu tam. Tak, doktor Revuel, gałązka oliwna. Chce się pani do nas przyłączyć, tak? To świetnie. No, może chciałabym... Czy jest doktor Revuel? Dziewczyna odpowiedziała ze znużonym uśmiechem. Nie przeszkadzamy mu. Mam tu formularz. Wszystko pani powiem. Pani się podpisze. Opłata 2 dinary. Jeszcze nie wiem, czy się przyłączę, powiedziała Wiktoria, przestraszona wzmianką o 2 dinarach. Chciałabym zobaczyć się z doktorem Revuelem albo z jego sekretarzem. Lepiej z sekretarzem. Wytłumaczę. Wszystko pani wytłumaczę. Jesteśmy tu wszyscy przyjaciółmi, wspólnymi przyjaciółmi. Razem na przyszłość czytamy piękne, wychowawcze książki, recytujemy wiersze. Sekretarz doktora Revuela, powiedziała Wiktoria głośno i wyraźnie.
prosił, żebym się do niego zgłosiła. Na twarzy dziewczyny pojawił się wyraz ponurego uporu. Nie dzisiaj, oponowała. Wytłumaczę. Dlaczego nie dzisiaj? Czy go nie ma? Nie ma doktora Rewbona? Tak, jest doktor Rewbon. Jest na górze, ale nie przeszkadzamy mu. Wiktoria poczuła, jak narasta w niej owa angielska nietolerancja wobec cudzoziemców. Niestety, jeśli chodzi o nią, gałązka oliwna nie wzbudziła przyjaznych uczuć dla innych narodów. Odniosła skutek dokładnie odwrotny. Właśnie przyjechałam z Anglii, powiedziała Wiktoria głosem pani Kendrew Trench. Mam bardzo ważną wiadomość dla doktora Rewbona i muszę mu ją przekazać osobiście. Proszę mnie zaprowadzić do niego zaraz. Przykro mi, że mu przeszkodzę, ale muszę się z nim zobaczyć. Zaraz, powtórzyła, by zakończyć dyskusję. Przed władczym Brytyjczykiem, który zdecydowanie zmierza do celu, niemal zawsze otwierają się wszystkie bramy. Dziewczyna z miejsca odwróciła się i poprowadziła Wiktorię przez pokój, potem na schody, następnie przez korytarz wychodzący na podwórko. W korytarzu zatrzymała się i zapukała do drzwi. Męski głos powiedział: proszę. Dziewczyna otworzyła drzwi i skinęła na Wiktorię. Jakaś pani z Anglii. Wiktoria weszła. Za dużego biurka zarzuconego papierami wstał mężczyzna, by się z nią przywitać. Doskonale prezentujący się starszy pan, koło 60, z wysokim, wypukłym czołem i siwymi włosami. Życzliwość, łagodność i urok. Te cechy uderzały w nim na pierwszy rzut oka. Nadawałoby się świetnie do roli wielkiego filantropa. Powitał Wiktorię ściepłym uśmiechem, wyciągając przyjaźnie rękę. Więc przyjechała pani z Anglii? Spytał. Pierwszy raz na wschodzie? Tak. Ciekaw jestem, co pani o tym wszystkim myśli. Musimy kiedyś porozmawiać. Zaraz, czy myśmy się już kiedyś spotkali? Mam krótki wzrok, a pani się nie przedstawiła. Nie zna mnie pan, odparła Wiktoria. Jestem znajomą Edwarda. Znajoma Edwarda, rzekł doktor Rewbon. To wspaniale. A czy Edward wie, że pani jest w Bagdadzie? I jeszcze nie. Będzie miał miłą niespodziankę po powrocie. Po powrocie? Spytała Wiktoria padającym głosem. Tak, Edmund pojechał do Basry. Posłałem go tam po nasze skrzynie z książkami. Były okropne spóźnienia na tle, nie można było zwolnić książek. Potrzebny był kontakt osobisty, a Edward do tego świetnie się nadaje. Wie, kiedy czarować, a kiedy się pokłócić i nie spocznie, póki nie załatwi sprawy do końca. Jest niesłychanie uparty. Piękna cecha młodego człowieka. Wysoko cenią Edwarda. Tu błysnęło mu oko. Ale nie muszę chyba młoda damo piać przed panią peanów na jego cześć. Kiedy Edward wraca z Basry? Spytała Wiktoria słabym głosem. Trudno mi powiedzieć. Musi skończyć z książkami, a w tym kraju nie wolno się spieszyć. Niech mi pani poda swój adres. Obiecuję pani, że Edward się do pani odezwie zaraz, jak wróci. Chciałam zapytać... Wiktoria mówiła z desperacją w głosie, świadoma swojej katastrofalnej sytuacji finansowej. Czy mogłabym dostać tutaj jakąś pracę? O, to mi się podoba, powiedział serdecznie doktor Rewbon. Oczywiście. Potrzebujemy każdej pary rąk do pracy, wszelkiej pomocy. A zwłaszcza liczymy na dziewczęta z Anglii. Nasza działalność przebiega wspaniale, naprawdę wspaniale, ale wciąż jest tyle do zrobienia. Ludzie są pełni zapału. Mam już 30 ochotników, powtarzam, 30, wszyscy zapaleńcy. Jeśli ma pani poważne intencje, będzie pani dla nas niezwykle cennym nabytkiem. Słowo ochotnik niemile zadźwięczało Wiktorii w uszach. Chodzi mi o płatną pracę, powiedziała. Mój Boże, Rewbonowi zrzedła wyraźnie mina. To sprawa trudniejsza. Nasz etatowy personel jest bardzo szczupły i obecnie przy pomocy ochotników zupełnie nam wystarcza. Nie mogłem sobie pozwolić, żeby nie zarabiać, tłumaczyła się Wiktoria. Jestem wykwalifikowaną stenotypistką, dodałabyś cienia wstydu. Nie wątpię, że jest pani wykwalifikowana, moja miła. Od pani wprost biją kwalifikacje, ale dla nas to problem pieniędzy. Gdyby podjęła pani gdzieś pracę, mam nadzieję, że znajdzie pani dla nas trochę czasu. Większość naszych współpracowników pracuje na innych posadach. Jestem pewien, że będzie to dla pani nader pobudzająca działalność. Trzeba wreszcie położyć kres okrucieństwu, wojną, niesnaską, wzajemnej nieufności. Brak wspólnej płaszczyzny porozumienia to nasza choroba. Teatr, sztuka, poezja, wielkie wartości ducha, nie ma w nich miejsca na małostkową zazdrość czy nienawiść. No tak, powiedziała niepewnie Wiktoria.
Przypomniałam sobie swoich różnych znajomych, artystów, wręcz opętanych uczuciem najbardziej trywialnej zazdrości i gwałtownej nienawiści. Mam tłumaczenia snu nocy letniej w 40 językach, powiedział dr Rebo. Młodzież 40 różnych narodowości odbierająca to samo arcydzieło. Młodzież, w niej leży klucz do sprawy. Dla mnie tylko młodzi się liczą. Kiedy umysł i duch tracą prężność, jest już za późno. Tak, młodzi, nie kto inny, muszą iść razem. Niech pani weźmie tę dziewczynę na dole. Katrin, tę, którą panią przyprowadziła do mnie. To Syryjka z Damaszku. Jesteście prawie w tym samym wieku. Normalnie nigdy byście się nie zbliżyły, nic was nie łączy. Ale w gałązce oliwnej pani ona i wiele, wiele innych Rosjanki, Żydówki, dziewczęta z Iraku, Turcji, Armenii, Egiptu, Iranu. Wszystkie spotykacie się, lubicie, czytacie te same książki i dyskutujecie o malarstwie i muzyce. Mamy zresztą doskonale prowadzone odczyty. Poznajecie inne punkty widzenia i to jest wspaniałe. Słowem, tak powinien wyglądać świat. Wiktoria pomyślała jednak, że dr Rebon przyjmuje zbyt optymistyczne założenie. W jego mniemaniu te tak różne osoby spotykające się ze sobą muszą się koniecznie polubić. Na przykład ona i Katrin zdecydowanie się nie polubiły. I Wiktoria podejrzewała, że im dalej, tym będzie gorzej. Edward jest wspaniały, stwierdził dr Rebo. Wszyscy go lubią. Może dziewczęta bardziej niż chłopcy. Tutejsi studenci, chłopcy są z początku trochę trudni, podejrzliwi, niemal wrodzy. Ale dziewczyny uwielbiają Edwarda. Zrobią dla niego wszystko. A Edward szczególnie przyjaźni się z Katrin. Ach tak, powiedziała chłodno Wiktoria. Jej antypatia do Katrin wzrosła jeszcze bardziej. No dobrze. Podsumował dr Rebon. A więc czekamy na pani pomoc. Brzmiało to jak odprawa. Rebon uścisnął serdecznie dłoń Wiktorii. Wiktoria wyszła z pokoju, zeszła na dół. Katrin stała przy drzwiach i rozmawiała z jakąś dziewczyną z małą walizką w ręku. Dziewczyna była ładna, ciemnowłosa i przez chwilę Wiktoria miała wrażenie, że gdzieś ją już widziała. Ale w zachowaniu dziewczyny nic nie wskazywało na to, że ją poznaje. Obie kobiety rozmawiały o czymś z zapałem w nieznanym Wiktorii języku. Kiedy się pojawiła, przerwały rozmowę i patrzyły na nią w milczeniu. Wiktoria podeszła do drzwi i wychodząc zmusiła się do rzucenia Katrin uprzejmego do widzenia. Z krętej uliczki wyszła na ulicę Rashida. Wolnym krokiem wracała do hotelu, patrząc niewidzącym wzrokiem na uliczne tłumy. Starała się nie myśleć o swoim beznadziejnym położeniu. Bez grosza w bagażu.